Jeziorskiego. O ile chodzi o Jeziorskiego i Komorskiego, Bartosz Ciura odesłany na trybuny decyzją, składają się równo. Zaczynamy tę rywalizację, którą poprowadzą Paweł Kosidło i Paweł Breskę. Pasiut, Pasiut, przed Raszkę, Raszka z małymi problemami, ale powinno im się udać wypchnąć go poza linię niebieską, choć z problemami. Tong przejął krążek, wystawienie do Cichego. Witecki. Witecki i Szymborg. Krążek, skasowana możliwość ofensywy, trzeba wracać do obrony, świetnie próbował Vanat, ale Raszka jest na posterunku. Przed momentem właśnie Kubalik i okazja, Starzyński! Nie daje zaskoczyć się Ondrej Raszka, Stiepanow. Liamin pokazał się z prawej strony i dobrze miał sytuację do strzału. Choć są protesty ze strony katowickich hokeistów, a Tyszanie już są pod ich bramką i próba zaskoczenia. Szymbony strefy ataku, tam Krężołek i Galant. Gościński. I teraz przed bramkarzem i gol! Jakub Witecki od Gościńskiego i z bliskiej odległości Szymboch pokonany w 13 minucie tego spotkania. GKS Tychy obejmuje prowadzenie. Nie udało się w przewadze, udało się już. Błąd, okazja dla Tyszani, 2-0! Ależ katastrofalny błąd w obronie GKS-u Katowice. No i tutaj Patryk Kogut zachował się wyśmienicie. Pasiut. Nie ma spalonego. Grzegorz Pasiut. Indywidualnie Raszka broni jeszcze dobitka, ale w boczną siatkę. Jeszcze może być jedna szansa. Czy zdążą katowiczanie oddać taką próbę, oddali, ale jest końcowa syrena. Rozpoczynamy drugą odsłonę tej rywalizacji. Liamin, Pasiut. Wiele podań, Pasiut, teraz zaskakujące uderzenie, ale Raszka przygotowany jeszcze, Liamin. Leci, czyli Pasiut. Martinen, Raszka, niepewnie, ale dwukrotnie Stiepanow. No i zamiast strzału niedobre przyjęcie. Pasiut. Pasiut broni Raszka. Nie. Zresztą w jednej i w drugiej drużynie, bo ta tercja przecież bezbramkowa. Już 7 minut za nami. Musi być. Cichy. Już pojawili się jego partnerzy z formacji. Pociecha, ależ mocno. Do kogo grać? I przez Tonga do Wronki. Wronka backhandem ładnie to zrobił. Muszą uważać Tyszanie, żeby nie spalić, ale popełnili jeszcze błąd. Stiepanow, Stiepanow przed bramkarza i będzie kara. Nie ma go. Ale z zewnętrznej strony bramki. Teraz już było dogodniej. Zanim Szymon Marzec. Szymboch, ależ błąd, pusta bramka. Marzec nie sięgnął krążka. Jeszcze jedna próba zaskoczenia Szymbocha i ratuje się Słowak. Interwencję w przewadze GKS-u Katowice, bo Michał Kotlosz jeszcze przez 60 sekund. Krężołek miał dwie szanse w dzisiejszym meczu. Kogut. Kogut z lewej strony jest Rzeszutko. Kogut sam jeszcze najeżdżał Rzeszutko. Szczechura, Tong. Cichy, Mroczkowski do Szczechury. Teraz właśnie Cichy, Szczechura, Mroczkowski. Sporo goli, ale proszę spojrzeć, Stiepanow sam na sam z Raszką. Stiepanow! I w osłabieniu katowiczanie zdobywają gola kontaktowego. No coś takiego jeszcze może podnieść. Coś takiego jeszcze może podbudować. I jest Cichy. Sit. Cichy i gol! Ależ piękne uderzenie Michaela Cichego. Przy bliższym słupku. Szybko wyprowadzony cios. Mroczkowski. Sit. Martin.
i Szymboch. Jeszcze Kubalik, świetnie broni Raszka, jeszcze dobitka i nic z tego nie ma, jest gol dla GKS-u Katowice przy sygnalizowanej karze chyba tego meczu. Jest gol czy nie ma? Nie ma tego trafienia, zatem wciąż jest Liamin, Stiepanow, Raszka. Ależ błąd teraz i będzie okazja Marca. Marzec przed Szymbochem. Marzec! No ale Szymboch. Jeszcze Fraszko. Liamin prosto w Raszkę i zamrożony krążek przez tyskiego bramkarza. Jeszcze jakieś potyczki. Stiepanow. Martinen. Wytrzymają już Tyszanie i będą cieszyli się z tego, że ten weekend będzie wyjątkowo udany. 6 punktów zdobytych.